za 120 zł. Są oryginały, nie? Odnowione. No i teraz możemy coś zainstalować. Możemy na przykład Dead Islanda na chwilę odpalić. Zobaczycie sobie, jak tam jest fajny rozpierdziel. Pousuwałem też parę gierek, które już przeszliśmy. Tam Tomb Raidera przeszedł, usunąłem Crash Bandicooty, usunąłem, nie? Bo to mieliśmy zrobione. To tanio. Tak. Mówię, tylko że one są, te gry, te pady są właśnie używane, tylko koleś je odrestaurowuje, nie? Daje chyba gwarancję, to chyba 150 zł, 140, 130 i to są oryginały, nie? Bo powiem, ciężko było znaleźć, kuźwa, pada na PS3, bo ciężko znaleźć pada do PS3 i powiem wam, że kuźwa, kupić oryginał, to jest, kuźwa, teraz tragedia. Nawet opakowanie, kuźwa, może być, weźmiesz do ręki, a to, kurwa, plastik, nie? Ja mam dwa takie pady i powiem wam, że jakbyście chcieli, kuźwa, jeden się rozłącza co chwilę, drugi, kuźwa, jakieś ma spazmy co chwilę. Nie pamiętam, który jeszcze miał, kuźwa, jakieś coś takiego, że dosłownie jak podłączyłeś go pod... rozłączał się, jeżeli odłączyłeś go od kabla, to od razu się rozpierdzielał, nie? Gnaudes, czy to loteria? No, dlatego ja mówię, ja mam tego typa, który sprawdzony jest i mówię, no ja jeszcze, jakbym chciał, to jakbym jeszcze miał pieniądze, to bym jeszcze, kuźwa, dokupił jeszcze jeden pad do PS3, nie? Właśnie od niego. Ja mówię, ja ten pad mam już od, kurna, od wuj czasu, nie? I działa, kurde, wszystko elegancko, nie? Bateria też trzyma, nie? On był aktualnie podłączonego, bo u mnie, ile on działa? Dzień grania chyba? Tylko że jak ja siądę, to, kuźwa, gram, nie? Jak byłem ten, nie streamowałem, to grałem sobie właśnie praktycznie od rana do wieczora, to powiem wam, że było, kuźwa, rano ładowany, odłączany i do wieczora grany, nie? Nie wiem, czy ja tu mam jakieś dodatkowe questy. Porobimy, ja nie będę tutaj szukał, znajdzie, bo tu mam wszystkie już znajdźki zrobione. Poza tymi, kuźwa, w policji pieprzonej. I oprócz tej czaszki, którą miałem do zrobienia. No chyba, że na koniec dnia, chyba, że na koniec gry, przed finalną misją jest misja do zrobienia ten, nie? Że będzie misja... A co on tutaj ma? Do środka. Nie, 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 nie. Nie robimy. Nie robimy, nie robimy, nie robimy. Zadania. Idź na posterunek policji, o to chcie. A ja poleciłem na los szczęścia. Koleś sprzedawał na Allegro lokalnie, prywatny. Nie mogę narzekać, dobry zakup. No, nawet no takich, ja mówię, ja sobie tą aukcję wziąłem, zapisałem i przychodzi mi właśnie, że co chwilę, że albo właśnie już posprzedawał je, nie? Czekajcie, tu się robi pewien myk. Aj, kurna, tylko raz, dwa, trójeczki nie będzie. O, mamy jeszcze furiata, proszę bardzo. I trofeum. W ogóle ja tej furii nie używałem, nie? Dopiero po, jak zobaczyłem, że jest wymagane, no zacząłem jej używać. Zresztą, słuchajcie, ja mam postać na 56 poziomie, nie? Kuźwa, umiejętności najważniejsze mam już, kuźwa, wykupione, nie? Zostało mi tylko to furia, nie? Więc sobie robię. Na szczęście tutaj jest tak dużo expa już na New Game Plus Plus, bo to jest New Game Plus Plus. Jest już ten, jest już tak wysoki, aczkolwiek wiecie, on jak pizdą cię, to, kuźwa, pół życia nie masz, nie? I trzeba, kuźwa, mimo wszystko uważać, nie? Ale powiem wam, że, kuźwa, momentami tutaj jak poleci się, oj, poleci się z bronią, bo ja mam w ogóle same miecze, nie? Kuźwa, to powiem, jak katanę przypierdzielę, to, kuźwa, piękna rzecz. Jest... O, nie ma Big Daddy'ego? Szkoda. Znaczy, ja planuję kupić adapter, który umożliwia działanie DS4 z żyroskopem. A, okej. Okay. Gdyby nie ryski od spodu, to bym nie poznał, że używany. No, znaczy wiesz, ja tam może być to porysowane, ja to mam, wiesz, wywalone w to, nie? Ale chodzi o to, żeby, kurwa, działało. Jedyna usterka w tym padzie to jest to, że... Problem jest trochę z tym. Problem jest z... Problem jest z... No. Trząsami, nie? Że nie zawsze działają, nie? Albo w ogóle... Skąd się tu wziąłeś, dziadu? O, był ostatnio jakiś materiał o odcinania kończyn, nie? W grze. Dlaczego Dead Space'a nie Dead Island nie pokazali, proszę bardzo. Full dekapitacja, postmortem. Kuźwa.
Dobra. Ja jeszcze bronię mam na maksa, a tu 40 metrów, to zaraz tu będzie. Bo tu jest chyba wejście do... A, tu od razu. Hop. Alkohol, no wiadomo, przed policją. W ogóle nie wiem, czy zobaczycie. O, patrzcie, tymbark. Bo to Polacy robili, nie? Tu macie tymbarka. Gdzieś jeszcze był ten. O ty kurwiu. Masz. Dziad jeden, pieprzony. No, tak więc powiem wam, że naprawdę gierka fajna, ale no powiem, no kuźwa te YouTube'owe. Cześć, Mechatronix. Jedyne, co mogę się przyczepić, to właśnie do tych... O, żeś kurna ich rozwiebał, ty. Czekajcie, bo nie pamiętam, czy tu było... Nawet jestem kuźwa niby OP, ale potrafią kuźwa, jak się tak na ciebie rzucą. Kuźwa chwila, moment i już cię nie ma, nie? A pieniądze tutaj już powiem wam, że zobaczcie, oni dają po 100-160 dolarów, nie? A naprawa na przykład innej broni kosztuje 11 tysięcy. Więc jak mocno coś kurwa przeskrobiesz, to naprawdę możesz dużo, dużo, dużo stracić. A tu nie było tych soczków gdzieś? O. Zna ktoś na optyce? Optyce, ale... Ale jakiej optyce? Optyce czego? Optyce optycznej? Do aparatu, no nie wiem. Kamer. Dwa tych, no. To... jakiś kuźwa teleskopów. Kuźwa, nigdy nie mogę sobie... No, nigdy się nie nauczę odległości, jaka broń, jaką ma odległość. Decapitation! No, ten koleś, znaczy ta babka, którą gramy, to musi mieć zarąbistą cukrzycę, bo ciągle napierdziela kole. Szukam, jak nazywa się gwint. Ta oprawka w lornetce, co odległość soczewek przestawia. O kuźwa. Wichajster. A, no, już masz. Kuźwa, ciężko. Nie, to w tym to ci nie pomogę. Tu macie dziada? Chyba jak mnie poleciał od razu. 500 golda. To mi się podoba. Ci się wyleczymy. Fajnie, że on nie żyje, a wydawał dźwięk, nie? Co to? A, batonik. Ciekaw jestem, że jakbyśmy grali gościem czy gościową, która pistolety używa, czy w momencie celowania jest jakiś, wiecie, spowolnienie, tak jak na przykład tutaj walczymy mieczykiem, no to przy każdym jakimś odcięciu kończyny to właśnie towarzyszy. Tam są. Bo jeszcze tak, bo w grze mamy cztery postaci do wyboru, nie?
Specjalista od broni palnej. Policjantka jakaś, chyba, jak dobrze pamiętam. Gościuwa, która napierdziela mieczami. Nie? Broń palna, miecze. Tu jakby coś był sekret, nie? O, jeszcze jakaś akta. Aha, bo tutaj trzeba było znaleźć jakieś akta. A tego hakera nie było trzeba tu zrobić? Kurwa, słyszę, a nie widziałem. Tu jeszcze było motyw, że było trzeba. O. Dane ściany. Tylko nie wiem, czy to było tutaj zrobione, czy później. Ja chyba będziemy musieli jeszcze raz tu przyjść. Ach, backtracking. Wyczaiłem sposób, jak zarobić na prostej przeróbce, tylko mi co zażywka trzyma, reguły brakuje. A, no to trzeba będzie poszperać, no. Ktoś tutaj wkurzony jest. Mocno. Albo ktoś siedzi w pokoju, który mam zamknięty, bo nie ma potrzeby otwierać go. Ja tu już mam wszystko zrobione na maksa, ja tylko mogę jedynie pieniądze zbierać, a pieniądze zostaje większe za questy i za i z ciał zombiaków. Tu na parkingu będzie ich chyba sporo znowu, bo tyle jest dobrze, że oni się wszyscy odradzają, nie? Więc o tyle dobrze. Coś tutaj celuje, więc ktoś się aktywuje. Coś mówiłem jeszcze o grze, nie? Co? A nie, nie odrodzili się. Ostatnio, a, bo ja zginąłem wtedy i oni się odrodzili. A, specjaliści broni, bo jest tak. Właśnie broń palna, broń obuchowa, czyli młoty, kuźwa, jakieś pałki, bejsbole. Koleś od chyba pięści, nie? I broń palna. I najlepsze to, że trzeba każdą postacią przejść grę, pierwszy akt, żeby też dostać trofeum, nie? Są oryginalne VR gogle za 1600, które mają soczewki. Drugie za 1100. Co tych soczewek nie mają? Soczewki kosztują 120, ale u oprawek nie mam. A, okej. Okay. Dobra, co my tu dalej mamy? Wróć do teama. Kiedy będziesz w dżungli, znajdź łopatę, to wiem, gdzie jest. Kiedy będziesz w dżungli, kiedy będziesz w dżungli. Dobra, z tą łopatą to też jest śmieszne, bo łopatę też można tutaj znaleźć, ale ciężko ją wyłapać czasami. O, jest kurwa ten. Jest mój ulubieniec. Blisko ściany musimy stanąć. Oj, nie trafiliśmy. Chodzi o to, żeby on piznął w ścianę. Ubem. I 4000. Ile golda? Kurwa nic. Co za dziad. 170 metrów nie jest dużo. Jak próbowałem grać w tego. A, czekajcie, patrzę, tak wolno bije. A, broń mi się zepsuła. Grałem w Dying Light i po tym to stwierdziłem, że Dying Light jest nie to. Ja wolałem takie właśnie granie. A to jak Dying Light dwójeczka wyjdzie i stanieje, to kuźwa biorę, nie? Biorę kuźwa bez zastanowienia, nie? Myślicie, że będzie na PS3? Dobra, chodźcie wszyscy. No, kurde, prawie trzy. Widzicie, jak kuźwa napierdzielają skurkowańcy? Dobra. Pozbieramy trochę hajsu. No zobaczcie, tym bark jak nic, nie? Karton po tym barku. Jeszcze coś było z Polski. A, flagę Polski można było znaleźć na jednym ze szczytów przy czaszce. Niedużo jest takich, wiecie, nawiązań. Tu gdzieś batony były. O. Nawet, kurde, wiem, gdzie szukać żywienia, nie? Jak się nie chce tracić
No bierz to, kurde. Jak się nie chce tracić apteczek, chociaż już mówię, te apteczki są już tak tanie, że to kurde wywalone w to, nie? Baton razem z papierkiem zjada. No to pewnie. Kurwa, wiesz ile. A zobacz. No, pyk. No on tylko odrywa i już sam zapach go ją regeneruje. Gdzie to jest tu? I patrzcie, ile zostaje. 28 punktów doświadczenia. W New Game Plus Plus, jak zrobimy 50 poziom, bardzo, bardzo dużo dostaje się właśnie expa, nie? Bardzo dużo. Zobaczcie, 13, a nie, to są ceny. Czekajcie, sprzedaż. Teraz sprzedajemy wszystko, co nie jest. A co, dostałem jakiś. A, bo dostałem ten. Bo ewentualnie można robić tak, że można sprzedawać, dajmy na to, jakieś znalezione bronie. Na przykład najdroższe są. Najbardziej opłaca się sprzedawać bronie te. Najbardziej opłaca się sprzedawać bronie palne, a przede wszystkim karabiny maszynowe, nie? Kuźwa, czy tam automatyczne. To powiem wam, jest kuźwa niszczydełko, nie? To jest piękna rzecz. Tam po 3,5 tysiąca, 5 tysięcy kosztuje, nie? Jak na przykład jest motyw w. Czekajcie, w rafinerii chyba i w policji. Po tym więzieniu, nie? Tyle jest tych kałachów, tych broni, że powiem wam, że kuźwa obłowić się można szybciutko, nie? Tylko, że właśnie dobrze jest schować broń u babki, która magazynuje u nas przedmioty, a ją dostajemy dopiero w drugim, czy pod koniec pierwszego aktu, nie? Więc to też jest trochę słabe, nie? Ja powiem wam, na początku jak robiłem New Game Plusa, New Game Plus Plus, na początku nie miałem pieniędzy, żeby naprawić te bronie, nie? Taka masakra. Akurat tu jest tak fajnie zrobione, że mamy godzin. Nie, czekajcie, mamy. Czekajcie, już nie pamiętam, co chciałem powiedzieć, bo mi się tutaj. Zacząłem coś słyszeć i mnie tutaj roz. O. Koleś, który czasami potrafi nas kuźwa zabić w mgnieniu oka. Kuźwa, ja go one-shotuję. Czekajcie, muszę zobaczyć, co tu się w ogóle dzieje, bo ja nie wiem, co ja mam. O, tu coś jest. Pistolet Tima. Okej, patrzę, czy nie ma właśnie jakichś czaszek czy coś, bo nie chcę tu nic ominąć. Brać wszystko, bo to też tam chyba jest. A co to za plakaty są? Vote, okej. Patrzę, czy jakieś są polskie akcenty, bo czasami widać jakieś te. Tu nic. Jakieś zdjęcie, które kurna wszędzie jest praktycznie. Gaz do zapalniczek, okej. Tu nic nie ma. O, skrzynka, widzicie? Wymagany poziom pierwszy. O, i na przykład macie, cena 1200. Tam 1900 można wziąć, nie? Nie jest to dużo, no ale kurna na jedną naprawę jakiejś broni można, nie? Co do Dead Island? Chyba mam, ale nie grałem. Polecam, powiem ci, fajny. Jest ciężki, znaczy nie jest to wielki hit, albo wiesz, jakiś tam mega zajebista gierka, nie? Ale tą swoją niedoskonałością jest zajebista, nie? Mi się bardzo podoba, nie? Mówię, wszystko zależy od tego, jaką postacią zagrasz na początku, nie? Ja na początku wziąłem sobie gościa, który wali młotem, nie? Młotami, ale to kuźwa powiem ci, że było ciężko, nie? Przeszedłem to, nie? Ale wiecie, no problem na przykład jest też moment, jak masz tu w mieście gości z bronią, tak? Palną. Na przykład ja jako gościu, który gra głównie mieczem, musi wiać, cały czas mam broń jakąś, nie? Cały czas mam broń podłączoną, bo nie chcę właśnie, żeby doszło do czegoś takiego, że. Nie chcę, żeby doszło do czegoś takiego. Że właśnie ty z mieczem, jak kuźwa husaria czy ktoś tam, nie? Kuźwa na karabiny biegli, nie? Z widłami. Nie, dlatego zawsze musisz mieć kurwa ze sobą broń palną, chociaż jedną, nie? I najlepsza dla postaci, która nie używa broni,
najlepiej jest właśnie pistolet, nie? Bo naprawdę jeden strzał w głowę i mam dwie. Jak dwie części masz na. Wiesz, Dead Island tylko. A, bo ty masz może ten Reptile, czy Reptil, czy jakoś tak, nie? Było jeszcze. Taki ten DLC jakby do tego. Reptile, Reptil. W to ja nie grałem. Ja tylko jedyneczkę właśnie ogarniętą, nie? Dlaczego tego owocu nie chcę wziąć? O! Nic nie idzie, kurna, bo słyszę, jakby coś szło. No, tak więc powiem ci, że na przykład jedyneczka dla mnie jest zajebista. Jest oczywiście, wiesz, no jest problem, bo to kuźwa naprawdę jest ciężki. Na PS3 to powiem ci, kuźwa działa jakby chciała, nie mogło. Powiem ci tak. Raz dziennie zdarzy jej się zawiesić, nie? Tak grasz na przykład dosyć długo, nie? Raz dziennie się potrafi się zwiesić, nie? O, krótkie spięcie to jest. Krótkie spięcie to jest to, czy możesz namontować na broń. Bo na przykład zobacz, nie? Masz tutaj na te naprawki. Na przykład masz, nie? Czekaj, co to? I tu masz, nie? Na przykład pewny kastet z kolcami, nie? I na przykład go możesz jeszcze masz ulepszyć, nie? I masz na przykład poziomy, nie? To możesz ulepszyć tam do czwartego poziomu. Nie widzisz tam, gdzie zostaje się to, jak masz, nie? Ale do tego możesz jeszcze stworzyć, nie? I na przykład, o, to są rzeczy, które mam zdobyte przez właśnie te czaszki. To są jakieś tam śmieszne rzeczy. I na przykład mogę sobie pistolet elektryczny zrobić, nie? Z tego mojego. Jakiś kuźwa zatruwający, nie? Jakieś amunicje mogę sobie robić, bomby tworzyć, nie? I tu wiesz, masz tego pełno, nie? Wiesz, na przykład zobacz, ile tych. Tego jest tyle, nie? I to możesz jeszcze upgrade'ować, właśnie. Dlatego masz, o, na przykład ja mam miecz i na mieczu są jakieś kable, jak widzisz, nie? Gdzieś tu na przykład jest też kable. Gdzieś tu powinien być też zatruty. O, tu na przykład widzisz, że jest zatruty. Skorpion, skorpion i skrownik. Jeszcze możesz mieć ten, jeszcze jest ognisty, nie? I to wszystko możesz, powiem ci, ułożyć sobie, nie? Tak jak ci pasuje. Bronie też, jak się weźmiesz, to też się pozmieniają. Tylko, że ja właśnie jeszcze nie grałem tej postacią, która używa broni. Z tego powodu, że właśnie jest mało amunicji. Znajdź łopatę. Łopata, 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 łopata. Czekajcie, gdzie była łopata? Gdzie była kurwa łopata? Latarnia morska. Kuźwa, gdzie mieliśmy łopatę? Ja widzę kuźwa to, ale. Kuźwa, gdzie ona była? Dobra, wywalone w tą łopatę. Bo teraz skończy nam się tak naprawdę, idziemy teraz do trzeciego. Nigdy nie jest za późno. No, dowieźć do wieży ratowniczej. Czyli to już będzie koniec drugiego aktu. Będzie chyba cutscenka nawet. No i to właśnie ta babka, co tu stała koło tego samochodu, jest naszym magazynem, nie? U niej zostawiasz właśnie rzeczy. O, cześć, Rufin. Ohoho. No, siema, siema. Dobra, to będzie chyba teraz akt trzeci. I akt trzeci. O, i dziękuję za followka od razu. Akt trzeci to będzie, czekajcie. To będzie trzeba nowe znajdźki. Nie, czekajcie, w akcie trzecim to będzie, wiem, że jest jedna. Jeden dokument będzie w bunkrze, który się odblokujemy eksplozją. I chyba gdzieś jeszcze będzie. No i lecimy. I to jest pierwsza lokacja, nie? Pierwszy akt tutaj właśnie. Niestety to jest Chrome Engine i niestety ma takie same zgrzyty ten Chrome Engine jak Unreal Engine na PS3, bo powiem wam, że jest problem z po prostu z konsola ma sra się, nie? Na tym Unreal Engine i na Chrome Engine i właśnie dlatego jak się odpala grę, to trzeba parę sekund poczekać, się wszystko wczyta, nie? Obiekty się wczytają czasami nam kuźwa przed ryjem, nie? Więc trzeba naprawdę uważać. No wiesza się, mówię, no wiesza się raz na co parę godzin, nie, gierka. Na szczęście jeszcze nawet w trakcie save'a, jak się gra zawiesiła w trakcie loadingu save'a, to nie skiepściło save'a, to jest o tyle dobrze, nie? Jak ja bym powiedział, jakbym kuźwa stracił teraz tą postać na tym 50. którymś poziomie, nie, na New Game Plus Plus, to ja bym się po prostu kuźwa pociął, nie?
By coś tak też można zombiaków zabijać, nie? Nie jest to opłacalne. No bo więcej dostaniemy z bonusów za zabijanie mieczem. Bo tu mamy 180, a chyba 400 się dostaje, jeżeli robimy tam pod rząd kilka kili, nie? I zobacz, jak dropią klatki, to też trzeba się przyzwyczaić. No wiecie, ja już tą trasę znam, bo ja już to kuźwa z 50 raz jadę, nie? Więc to tak wygląda nudno. Ale jak się jedzie pierwszy raz, właśnie nie widać, że to tak nic nie widać, ciężko się tam ogarnąć, nie? Cześć, Master Yoda, siemanko. Tak więc, bo widzę, że przychodzili też nowi ludzie, więc naprawdę powiem wam, że chwilę pogramy sobie właśnie tego Dead Islanda. Tak mówię, że co tak godzinkę graliśmy w... Co my graliśmy? W Dirta jedynkę. W Dirta jedynkę na 360. Przerzuciłem się teraz właśnie na PS3, bo tam się instalują rzeczy. O. I akt trzeci. Ile dostaniemy? 20 tysięcy za... Dostań się na dach hotelu. Ptaszek na dachu. No i będziemy właśnie taki o... Co będzie następne? Nie wiem jeszcze. Nie wiem jeszcze, bo powiem ci szczerze, nie wiem. Lecimy, powiem ci, lecimy na... A, mamy broń do sprzedania. Tak naprawdę powiem ci, że lecę... Spontanicznie, nie? Nie wiem, co będzie grane. I macie o sprzedaj i zawsze właśnie sprzedaję te rzeczy, które nie mają fulla, nie? O, czasami właśnie można dokupić coś granatów, czy coś takiego, nie? Zawsze trzymam, żeby było apteczek było 30 mniej więcej, żeby nie było problemu. 80 metrów nad dach. O, i to jest właśnie ta babka, nie? Teraz możemy na przykład do niej wejść. I na przykład to, co ona ma. I na przykład zobaczcie. To są stare bronie, nie? Na przykład ja to wszystko mogę teraz wziąć i posprzedawać na przykład, nie? Na przykład tam 600, 500, 70 obrażeń to jest mało, nie? I macie wszystko. Bronie na przykład o, za 9 tysięcy mogę, proszę bardzo, tu sprzedać, nie? I na przykład te bronie są fajne, mocne, ale nie dla ciebie, jeżeli nie masz umiejętności, bo ta broń ma taki rozrzut, że się kuźwa idzie i to macie. Wszystko jest na to, żebym miał jakiś zapas pieniędzy, nie? O, są granaty. Se wezmę od razu. No, alkohol jeszcze, to też mam alkohol. Alkohol jest zawsze w pizdu tutaj, nie? A jak jeżeli... bo tutaj też, jeszcze by the way, wejdziecie do zadań, są takie zadania, wydarzenia, nie? I można na przykład tutaj, to jest najlepsze, nie? Zdobyć butelkę szampana dla Swietlany. Daje to 14 tysięcy punktów doświadczenia. Zobaczcie, że tu niektóre questy dają to. A tu tylko stoisz do typiary i dajesz jej kuźwa szampany, nie? Dajesz jej te szampany i 13 tysięcy, 13 tysięcy, 13 tysięcy, 13 tysięcy. I to się, to jest przez to, że to jeszcze wzrasta z twoim poziomem postaci. Na przykład jak moja postać ma 56 poziom, nie? No to za kolejny będzie coraz więcej, nie? Bo na przykład mówię, bo do 49 poziomu to miał po 1000 expa, nie? A nagle kuźwa zrobiło się 10 razy więcej, nie? I dlatego jak ja zobaczyłem, ile to się za zwykłego questa dostaje punktów, to ja pierdyle, nie? O, jeżeli będziecie dalej też chcieli grać na przykład sobie tego, to na przykład jak macie, otwieracie skrzynkę i widzicie, że o, to nie moja broń, nie zabierajcie jej. Dlaczego jej nie zabierajcie? Bo jak się wczyta grę od nowa, ta skrzynka jest zamknięta i daje ci kolejny losowy item. Tak więc właśnie jak ja chodzę, jeżeli nie ma broni jakiejś zielonej, fioletowej, pomarańczowej, to ja jej w ogóle nie biorę, nie? Chyba, że jest to broń palna za tam 3-4 tysiące, to wtedy dla pieniędzy, nie? I jak wtedy już zabierzesz z tej skrzyni, to ona już jest już nieaktywna, nie? Hops, na główkę. No, tak więc, wiecie, już na tyle to ogarnąłem. Okrutnie to wygląda, ale się grało. Fabuła też jest ciekawa w tej grze. Wiesz co? Najpierw tutaj Rofinowi odpowiem, że tak, no strasznie to wygląda, ale powiem ci, że idzie się przyzwyczaić. Mówię, no ja jestem akurat na tyle już tolerancyjny, jeżeli chodzi o takie stare gry, że mi to, powiem ci, nie rusza. Jakiś alkohol miałem do wzięcia? A tak, bo można zabierać właśnie alkohole tym. Alkohol też dla barmana chyba jest do dodawania. Ale powiedz ci... Aż tak źle to nie wygląda, uwierz mi. Były gorsze gry. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Fabuła? No jest spoko fabuła, nie? No co wiesz, no musisz się wydostać z wyspy, nie? Twoim zadaniem jest wydostanie się z wyspy.
bo na początku nie wiesz, o co chodzi, dlaczego to się wszystko stało, potem się dowiadujesz oczywiście, nie? Co spowodowało to, że ten wirus się pojawił. Jest motyw z uleczeniem tego, są twisty cały czas, nie? Jest jakieś, wiecie, takie hachmenty. Uf, przestraszyłem się. Są jakieś, wiesz, hachmenty. Cały czas coś jest ciekawego, cały czas coś się dzieje, nie? Oczywiście możesz się nudzić, no bo to... Tego dźwięku nie lubię. No koleś, jeżeli do ciebie podejdzie i robi takie bum 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 i det na miejscu, nie? W dupę i na łeb. No, tak. A, chyba rodzinka dzwoni do Emi, oni się tam chyba kąpie młodego. Dobra. Słyszycie? To ten młody tam kurde wyrabia. No, tak więc ogólnie powiem wam, że mi się bardzo podoba ten Dead Island. Wiem, że on jest... Że może nudzić. Wiem, że może nudzić. Wiem, że ma glitche, jest kuźwa, graficznie też nie jest powalający. Ale jak chcecie, to jest Definitive Edition teraz ponoć przecież. Wyszła jeszcze na Sirius S'a i PS4, czy nawet i 5, nie wiem. Więc jakby chcecie, możecie sobie pograć. Jest trochę lepiej, nie jest może... Bardzo, o, chyba się wczytał dopiero model. Teraz pytanie, czy oni będą chcieli, żebym wszedł znowu na szczyt, czy po prostu skróci to wszystko i... A nie, od razu na dach lecimy. O, i to są właśnie główne postacie, bo w ogóle w czwórkę można grać, nie? Ten z przepaską, z czachą na plecach, o, ten jest gość od pięści. Specjalista od pięści. To my tą gramy, to jest od mieczy. Ta po prawej jest specjalistką od broni. A tamten od właśnie tych obuchowych broni. I można w czwórkę grać właśnie. Każdy ma swoją postać, nie? We have wheels, we have gas, we'll get there. Wheels won't cut it. Aha. Mumie na PS1, no. Why not? Where the hell are you? You see the ocean? That island on the horizon? If you had a high-powered telescope, you'd see me waving to you. Oh. That's where the prison is. Właśnie. Who the fuck are you? A convict? No, Dead Island bym dwójkę przytulił, ale nie mam tego. Na razie nie mam pieniędzy na to. Banoi Island Defense Force. I came to the prison to get my wife. A doctor, Emily White. Exalec. Can we speak with her? What's that? Come again? We want to speak to her. I told you, she's barely here. Beaten by one of the infected. She was trying to help him, heal him. I only know all this because of her. Listen, you try to soften us up by making us feel sorry for your wife and then promise us a way off this goddamn island, all from a fucking prison? Of course you're gonna be suspicious. Where do you think I found you at the hotel? I'm a BDIF colonel, not some thug in a cell. So why don't you call your own people? Zawiodłem na The Last of Us na PC. Dobrze, że nie kupiłem, bo... ja się zawiodłem na The Last of Us w ogóle. Ja kompletnie nie czuję The Last of Us, nie? He's telling the truth. And how would you know? She's not just a hotel desk clerk, right? Time's running out. You coming or what? I guess we don't have a choice. But first we need to find a guy. No i to jest właśnie jak się leci na wyspę do więzienia, to już jest koniec gry, nie? To jest jak ostatnia misja, już tam nie jest, tamtąd nie wrócisz. Teraz będzie motyw z dżunglą. Bardzo fajny, bo jest laboratorium i powiem wam, że jest kuźwa creepy. I też jest fajny twist na końcu. Podobała, ale zagrałem na PS3 i było spoko. Nie, mi się w ogóle przeszedłem to tak i tak od mech. To samo na przykład Uncharted też, w ogóle nie czuję Uncharted. Nie. No i akt trzeci. A nie, jeszcze nie. A, bo jeszcze musimy właśnie... Łódkę, będziemy musieli teraz szukać łódki. O, widzicie tego typa? I można zrobić go na dwa. Albo wejdzie w to.
Co tu się z krwią stało, ty? Tektura krwi się przy... O. Tekstura krwi wystaje, nie wiem czy widzicie to, czekajcie teraz. O, patrzcie, widzicie? Tekstura krwi jest pod złym kątem. Jak go uderzę, od razu wybucha, nie? Ale on dropi bardzo ważny item, który będzie potrzebny do zdobycia bardzo dużo expa. Mięso samobójcy. I... niestety kuźwa nie dropną. Bo to jest cholerstwo trudne do zdobycia. Ale ten, dobra, co nam idzie, każe iść tam teraz, tak? No i backtracking niestety, no wiadomo, no, bo tu idziesz tu, potem wracasz. Sorry, piszę na telefonie, Uncharted też nie lubię. No to bardzo dobrze, no w końcu ktoś to kuźwa też rozumie mój ból, jak... Ja pierwszą część Uncharted przechodziłem chyba 3 lata, nie? Dwójkę, pograłem 2 godziny, jakieś 5 lat temu i tak od 5 lat nie ruszam nawet Uncharted 2. Przeszedłem 4 w 4 godziny chyba. Bo zawiodłem się na zagadkach, które gra podpowiada ci, kuźwa, za rączkę ci mówi, co masz wcisnąć, więc stwierdziłem, że nie ma co myśleć, po prostu robiłem tak, jak gra robi. Żadnych pobocznych zadań nie robiłem, po prostu szedłem do celu i 4 godziny pykło chyba w jeden dzień, o, rozpierdzieliłem Uncharted 4, schowałem do pudełka, sprzedałem. I tyle, o, tyle mi było widać. I gra, kuźwa, roku, nie? Jej. Poza tym, że jest ładna, jest beznadziejna. Nie skończyłem jedynkę, zacząłem dwójkę i nie skończyłem. Mnie to nie bierze. Wolę Tomb Raider albo Indiana Jones. No proszę. Swój chłop. No to Rufin. Jakby coś, u mnie na YouTubie masz zapisy z przechodzenia na 100% Tomb Raidera jedynkę, Tomb Raidera dwójki. Aktualnie na streamach przechodzimy Tomb Raidera trójki. Jesteśmy już w Antarktydzie, więc ostatnie 4 plansze. Plus dodatkowa za sekrety, bo wszystkie sekrety robimy. O, widzicie? O, jeszcze muszę przeładować planszę, to wtedy się pojawi na nowo, nie? No, tak więc widzisz. Trafiłeś dobrze, bo w planach jest w tym roku przejść wszystkie Tomb Raidery. Ze wszystkimi sekretami. Do tego typa? A, dobra. Akt trzeci? Nie. Weź bombę od... A, dobra, teraz będzie... Tu będzie czaszka do wzięcia albo dokumenty, z tego co pamiętam. Doberek, cześć, Krycha. Siemanero. A będziemy z nią teraz jeździć. Jak tam czas? Dobra, jeszcze 10 minut, to jeszcze zrobimy jedną misyjkę. Zrobimy jedną misyjkę i można cisnąć. Zawsze nie mogę, nie przyzwyczaić, że po prawej stronie się wchodzi. Devastator. Tak, to tu będzie jeszcze sekret. Jeden, już siedzisz w samochodzie? Hej. O, nawet nie wiedziałem, że można z tyłu tak patrzeć. Co ty masz na głowie? Dziewczyno, umyj se włosy, kuźwa, tłuszcz ci, aż się kuźwa skrystalizował. Dobra, jedziemy znowu tam do takiego bunkierka fajnego. Będzie explosion! Explosion! Pytanko mam. Duży jest ten otwarty świat w tej gierce? Jesteśmy tu, nie? To jest droga. Ma wyspa, jest taka. Nie wiem, może kilometr ma, nie? Do tego wychodzi jeszcze mapka w mieście, dżungla i trochę więzienia, nie? I tyle. Serio, nie jest duże, naprawdę. Mały świat jest, nie? Jeszcze jak masz samochód, no to chwila, moment, nie? Ja z buta robiłem teraz na New Game Plus Plus. Robiłem wszystko z buta, żeby pozabijać wszystkich. I pozbierać wszystkie znajdźki, nie? I powiem ci naprawdę, nie jest tego dużo. Nie jest to duży świat. A mówię, a giereczka przyjemna, nie? Jak już mówię, początek jest ciężki, no bo naprawdę broni się bardzo szybko psują. Ciężko tam, wiesz, zabijać ich, nie? Ale z czasem potem już jak jesteś, kurwa, OP, to już potem, kuźwa, tak jak ja teraz, idę się nie przejmuję, nie? Każda śmierć była bolesna, bo kuźwa drogie pieniądze, bo pieniądze traciłeś, nie? No. I na przykład tutaj, jak jesteś OP, no to kuźwa twoja broń robi im kuźwa obrażenia, nie? Mówię, no masz jeszcze umiejętności, które na przykład dają ci tak, że masz umiejętność,
Które na to masz tam 30% na one-shotowanie typa, nie? Bo kusi mnie, żeby zagrać, ale nie lubię wielkich... No to spokojnie, ja też nie lubię otwartych światów, ale to naprawdę uwierz mi, spokojnie. No zobacz. I tam byliśmy, widzisz? Tam jest o. Tam jest ten hotel, co byliśmy przed chwilą. No to jest ile? Niedużo, nie? Dobra, lecimy. Dawaj, 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 dawaj. To musimy większą... Bierzemy... O! Zguba Zeda! Jak ktoś oglądał Pulp Fiction, to może znać Zeda. Zed's dead, baby. Zed's dead. O, Zed zszedł. Nie pamiętam, że oni z krzaków będą. Piękne, co? Dlatego ja, kuźwa, chciałem mieć katany, nie? Kuźwa, z tymi mieczami to naprawdę tutaj pysta, nie? Bo tutaj mamy, odcinamy kończyny, nie? Na przykład możemy typa pozbawić dwóch rąk i będzie się z Gdyni napierdzielał, nie? Ten. Później, bo na przykład miałem tego typa, co obuchem walił, nie? No ten obuch to tylko łamie ręce, nie? Taki wiszą mu, kuźwa, takie kikuty śmieszne, nie? Nice, ja też gram w tą jedynkę Tomka. Też chcę przejść. A co, nie przeszedłeś jedynki? W sensie, że nigdy? Perfect. Wiecie, jak to ładnie wygląda? Tylko trzeba dobrze trafić. Kupa lat temu. A, no ta. Nie no, ja powiem ci, Tomb Raidery przechodzę praktycznie co? Ta publika potwierdzi. U mnie Tomb Raidery przechodzone są praktycznie co roku, nie? Ja już jedynkę, dwójkę to już znam na pamięć, nie? Trójkę zaczynam dopiero się uczyć, bo trójkę, czwórkę znam najmniej. Czwórkę może parę razy przeszedłem w życiu. Parę razy. Piątkę chyba też 2-3 razy. Większość właśnie na streamach, nie? A i musiałem je dziabnąć, no. Wiem, wiem, no dawaj, dawaj, dawaj. Ruchy, 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 bebe. O, deszcz pada znowu, kuźwa. Oho, leci. Chodzi o to, żeby precyzyjnie było. Hops. O, jeszcze żyje. O, to jest ten duży zombie. On dużo hajsu daje. O, raz, dwa, trzy. Raz. O. I 4000. Można na przykład wziąć tak, skrzynię i rzucić w nich, nie? Też to działa. Dobra, i teraz jeszcze tylko to zobaczymy, co jest. Nóż do rzucania, też mogę nim rzucać, ale ja nie robię rzucających noży. A gdzie jest ona? Tam poszła, chodź tu, dziadówo jedna. A, ty se czekasz, dobra. Ja miałem próbę przejść Tomb Raidera 1, 2, ale ten Tank Control i Project Map mnie irytuje. No, zdarza się, no. Nie wszyscy lubią dobre gry, nie? Jebut! No, czy ty musisz coś powiedzieć? O. A tak na pochybę, ale po. A, nikogo nie ma. Idziesz? Chodź. No, jest tutaj te. I gdzieś tutaj powinna być albo czaszka, albo jakieś ID-ki, albo jakieś cokolwiek. Zaraz zobaczymy. Gazetka nie. Pamiętam, jak był właśnie opis tego wszystkiego. Filmiki właśnie pokazywali, że gdzieś tutaj powinien leżeć albo akta, albo ID-k, albo cokolwiek, ale nic nie widzę. Poczekajcie na górze. Łatwiej zaakceptować toporność starych gier, jak ma się do nich sentyment. O, oczywiście, że tak. Zdecydowanie.
Tak jak ja na przykład, jak niektóre stare gry dla mnie są toporne. O! Widzicie tam ten? Widzicie tam, gdzie jest ta wieża? To ta wieża jest tutaj, nie? Tak naprawdę. O tu, to jest ta wieża, nie? I co, zobaczcie, tak to jest tu. I to jest praktycznie koniec planszy, nie? Bo potem jeszcze jest tutaj chyba, nie wiem, czy będzie widać, czy nie będzie widać. Dobra, ale nie widzę tu nigdzie żadnych kuźwa sekretów, ale to już widzę, że będzie odblokowane raczej, bo już. No i co ja tu mam zrobić? Aha, wejść do tego, tak? Do dżungli. Aha. Nie, no jak jest już tu pokazane, że to jest to zrobione, czyli po prostu tu już będę mógł się teleportować. Czyli jak gdzieś tutaj pewnie. Bo kuwa, to powiem wam, że niech czasami te czaszki najgorzej złapą, bo one się zlewają z otoczeniem. Ostatnio było tak, że idziesz, kuwa, czaszka leżała na przykład sobie tutaj w oponach, nie? Dobra, i do dżungli to już będzie koniec. To będzie akt i na tym zakończymy. Otóż 2 godzinka, a akt trzeci. I tu już, ja nie wiem jak to jest, bo tu w akcie trzecim już będzie tylko dżungla. A dżungla jest fajna, kurwa, powiem, że jest co. Jest chyba 15 aktów, 15 rozdziałów chyba w ogóle ta gra ma, czy coś takiego, nie? Chyba patrzcie, no. Ze szpitala, kurwa, jeszcze mi zostało, kurwa, tydzień byłem, nie? Temu, kurwa, jeszcze śnieg mi nie zszedł, nie? To nie jest śnieg, to jest chyba ta, taki ten po rozlewie krwi pod skórą. Krwiaczek, o, krwiaczek taki. Dobra, to zaraz zmienimy coś innego, tylko się musi wczytać gra i zrobić save'a. Ja ci o tym mówię, nie wczytywanie. To jest na PS3 częste. You out your mind? We're supposed to get the fuck off this island, not hike deep into the goddamn jungle. We need Moen for that. Trust me, he's the only one who can get you past those floating mines. Do what he wants, and he'll do what you want. Get him to the bloody lab. Piękne naczynko krwionośne. This isn't only about what Moen wants, is it, White? You're pushing us there for another reason. Znaczy się elementy, które mi się podobały, ale jak przyzwyczaiłem się już do sterowania i widzę, że jest 50 różnych dróg, to mi się odechciało. Na przykład taki Resident Evil 1, 2, 3 uwielbiam, bo ma tank control i pewien schemat, jak masz grać, ale tu mi to nie przeszkadza, bo bardziej logicznie jest połączone tam dla mnie, chociaż to może być kwestia perspektywy, bo te gry w tym aspekcie się różnią. Znaczy nie, to tam nie masz 50 różnych grów w Tomb Raiderze, też wszystko jedziesz prosto, nie? Masz tylko, wiesz, jakieś rozwidlenie, żeby coś tam włączyć, przełączyć, What the nacisnąć. fuck? What the fuck? Well, what do we do? A, pamiętam, tu jeszcze będą We do what's right. We do the right thing. tubylcy, będziemy kuźwa walczyć na arenie. Pona, you are a police officer. You protected those who couldn't protect themselves. This is your path. Jin, you're more full of compassion than any of us. You know what it's like to lose someone you love. What do you want to do? I don't fucking care. No, bo nie wiecie, co się z nią stało, nie? Bo ją złapali w policji właśnie chyba. Nie, ją złapali, oni złapali w policji, ją trzymali i zgwałcili ją. Sam B? Yeah, I hear you. We a crew. We hang together, or we fuck. I zmieniła w ogóle, obraziła się i w ogóle ma wszystko. Co ona tam w ogóle miała z tą dupą? Ładnie ją rozerwali, że tam kurwa jeszcze tekstury poprzewracały. Bo to już ma normalne, nie? Ja. No i mamy kolejną, i to jest kolejna mapa. Jest to kolejna mapa, dżungla, nie? I ona wygląda. A, nie wygląda. A, czekajcie, bo tu się zjeżdżało chyba tędy. No i tak wygląda tutaj ta dżungla, nie? Większość rzeczy się dzieje tutaj, nie? Czekajcie, nie. W laboratorium. Laboratorium było. Gdzie było laboratorium? Kurwa, gdzie było laboratorium? Warsztat? Nie. Jeszcze gdzieś coś było. Warsztat. A, dobra, bo to jeszcze będzie. Jeszcze jedna mapa będzie, bo to jest mapa dżungli. A laboratorium jest jeszcze na jednej mapie dżunglowej. A tu musimy być, bo tutaj widzę, że nie mam odblokowanych. Bo brakuje mi tylko dwóch tych. Tu jeszcze widzę, coś jest jakiś. Chyba jakiś bunkier czy coś. No i tak to wygląda, nie? Ale to są krótko. Tu króciutko będzie, jeżeli chodzi o zadania, nie? Questy. I mamy, o tutaj macie wszystko. Jak będziesz tutaj, to dodatkowe questy za zadania. No to tak to mniej więcej wygląda, nie? Dead Island.
Tak więc mówię wam, naprawdę bardzo fajna gierka, mi się ona bardzo podoba. O kuźwa, Kudi, nie rozlewaj kawy. To już byłby zły znak. Oczywiście, Kudi musi trzymać kuźwa, wszystko kuźwa na tym.